Do czego prowadzi usunięcie hierarchii kościelnej z życia wspólnoty chrześcijan, pokazuje historia chrześcijaństwa w Japonii. W XVI wieku władze wydały dekret nakazujący eksterminację duchownych i zwykłych wiernych, co rozpoczęło krwawe prześladowania. Powstał wtedy ukryty kościół bez kaplic, prezbiterów i biskupów. Izolacja trwała przez 250 lat, podczas których powstało wiele błędnych przekonań. Następowało odejście od żywej relacji z Jezusem w sakramentach i w słowie na rzecz rytuałów i magicznego myślenia. Po prostu bez pasterzy mamy za dużo odpowiedzi na pojawiające się pytania. Dzieje apostolskie opisują pierwszy sobór biskupów, który miał orzec, czy neofici mają zachowywać tradycje żydowskie. Wspólnocie potrzebne jest grono pasterzy natchnionych duchem, które pokaże wszystkim właściwą drogę. Po to Jezus ustanowił kościół hierarchiczny, abyśmy nie błądzili w labiryncie wielu dróg.